Jadę teraz nowym odcinkiem drogi E17. Wraz z południową obwodnicą Warszawy to inwestycje kluczowe, zmieniające standardy życia mieszkańców, oczekiwane od wielu lat. To prawdziwy skok cywilizacyjny dla mieszkańców powiatu garwolińskiego. W 2015 roku, pomimo wielu trudności, udało mi się wpisać tę inwestycję na listę priorytetową w Krajowym Programie Drogowym. Następnie zabiegałem o jej finansowanie i rozpoczęcie prac projektowych. Od 2 lat trwają prace budowlane, modernizacyjne. Skróci się czas dojazdu do Warszawy, będzie bezpieczniej. Już teraz możemy pojechać nowym odcinkiem drogi od Garwolina w kierunku Ryk, za chwilę w kierunku Kołbieli, a całą nową drogą S17 od Garwolina do węzła Lubelska w połowie przyszłego roku, następnie południową obwodnicą Warszawy. Tu będzie nowy most na Wiśle, między Maciejowicami a Kozienicami. Nieopodal będą nowe drogi poprowadzone od mostu przez cały powiat. To zadanie na kolejną kadencję. Rozmawiam z mieszkańcami ziemi garwolińskiej, oni mówią, że tych dróg potrzebują. Dlatego proszę Państwa o głos 13 października podczas wyborów do Sejmu. Kandyduję 6 miejsca na liście PiS. Będę zabiegał, byście Państwo mieli dobre drogi, dobre życie. Dlatego kandyduję w tych wyborach.